19 stycznia w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach rozegrano finał powiatowy w koszykówce dziewcząt w ramach licealiady. W zawodach udział wzięły 3 najlepsze żeńskie drużyny z powiatu wadowickiego. Zdecydowanie najlepszą drużyną był zespół szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dziewczyny z tej szkoły wygrały obydwa spotkania z Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach w stosunku 30-10 i z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie 32-11. Dziewczyny z Kalwarii wystąpiły w składzie: Natalia Adamczyk, Malwina Bruzda, Katarzyna Gęczba, Emilia Hebda, Klaudia Kowalczyk, Julia Madejska, Zuzanna Płatek, Paulina Wołoch, Zuzanna Płatek, Julia Żmija i Emilia Żuryk. Drugie miejsce dla pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wadowicach. Miejsce trzecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Dzień później, 20 stycznia, odbyły się finały powiatowe w koszykówce chłopców. W zawodach również udział wzięły 3 drużyny. W pierwszym meczu zespół szkół i placówek oświatowych Kalwarii Zebrzydowskiej przegrał z Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach w stosunku 23-57. W drugim meczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie przegrało z Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach 14-20. W ostatnim, trzecim meczu zespół szkół i placówek oświatowych Kalwarii Zebrzydowskiej pokonał Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie 26-11. Pierwsze miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach w składzie Marcin Bieniek, Łukasz Dipros, Emil Jabłoński, Antoni Kowalski, Wojciech Kowalski, Jakub Kutkiewicz, Maciej Kutkiewicz, Szymon Kuzia, Wiktor Pieczara, Dominik Rozum, Igor Starowicz, Oliwier Stawowy i Oliwier Świątek. Miejsce drugie dla zespołu szkół i placówek oświatowych Kalwarii Zebrzydowskiej i miejsce trzecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Zawody zorganizował powiatowy koordynator sportu Jan Szewczyk. Sędzią głównym był pan Tomasz Kuzia, a puchary i dyplomy wręczał przewodniczący Komisji Oświaty i Zdrowia, radny Marek Zimmer.